kiedy prowadzimy warsztaty w Fundacji Kochajmy Pszczoły, czasem obserwujemy, jak rodzice i nauczyciele reagują na pszczoły zamknięte w naszym szklanym ulu. Na ich twarzach niekiedy maluje się obrzydzenie i przestrzegają dzieci przed podchodzeniem do ula, bo pszczoły mogą je przez szkło użądlić. Nie bronią gniazda, więc nie są one agresywne w stosunku do człowieka. Niektóre z nich kopią norki pod ziemią, inne wykorzystują szczeliny, a jeszcze inne, takie jak zadeszchnia fioletowa, czyli tak zwana czarna pszczoła, największa pszczoła żyjąca w Polsce, buduje swoje gniazda w spróchniałym drewnie. U pszczół miodnych, żyjących w społeczności, występuje instynkt ochrony gniazda. Dlatego to pszczelarz przede wszystkim narażony jest na agresję ze strony robotnic, które pełnią w ulu rolę strażniczek. Podczas pracy poza ulem pszczoły zbieraczki, czyli robotnice, które zbierają pyłek i nektar, są zbyt zajęte tym, co robią, żeby w ogóle interesować się człowiekiem. Oczywiście może zdarzyć się tak, że przypadkiem pszczoła w czasie lotu zderzy się z nami i wtedy nas użądli. Jednak są to bardzo rzadkie sytuacje. Pierwszym mitem jest to, że pszczoły gryzą. Pszczoły owszem, posiadają żuwaczki, które pomagają im zdobywać pokarm czy budować gniazda. Natomiast nie są drapieżnikami, tak jak osy i szerszenie. Drugi mit, nie podchodź do pszczół, bo mogą cię użądlić. Pszczoły, które są zajęte pracą związaną ze zbieraniem nektaru i pyłku, nie zwracają uwagi na człowieka, a tym samym nie będą nas atakowały. W przypadku, kiedy pszczoła miodna nas użądli, pozostawi ona w naszej skórze żądło. Przed jakimkolwiek zabiegiem, zrobieniem okładu, powinniśmy to żądło usunąć. Jad pszczeli ma wiele zdrowotnych właściwości i często jest używany zarówno w medycynie, jak i w kosmetyce.